To jest hulajnoga czy rower? Hulajnoga. Idziemy sobie na śniadanie. 8:15. W końcu się wyspaliśmy i w końcu nie pada. Oby tak dalej, obyśmy dalej się Wyszło słońce, więc idziemy na plażę. Konik! Jeśli są wśród was fani koników, koniarstwa, nie wiem jak to się nazywa, to w Kołobrzegu dzisiaj startowała największa podobno w Europie, a druga na świecie. To się nazywa jazda konna. Chciałem tylko powiedzieć, że jakby to powiedział Andrzej Wajda, tak koniki. To pozdrowienia dla Tomka, który najlepiej udaje Andrzeja Wajdę. Kawaljada, tak się to nazywa. Podobno jest to największa impreza po Miami, w sensie, że Miami nie jest imprezą, ale tam jest największa impreza. Teraz dowód ostateczny na to, że jesteśmy nad morzem, bo rozumiem, że nie każdy mógł nam uwierzyć. Polskie morze, polskie fale, polskie słońce. Niemiecki deszcz już poszedł do Niemiec. A odnośnie filmów, to właśnie byliśmy na jednym. Film Gejsza, kino sensacyjne, polska produkcja, Marian Dzieldziel, Marta Żmuda-Trzebiatowska. W mojej krótkiej recenzji jest to polska odpowiedź na film Drive i Tylko Bóg Wybacza, tylko że wszystko zostało nakręcone w kurniku. Wszystko zostało nakręcone jakby odwrotnie w stosunku do tych dobrych filmów. No chyba jeden z najgorszych, myślę, jeden z najgorszych filmów polskich dekady. Tak. No Maciek, mocne słowa. Ja ostre, ale Marian Dzieldziel, nawiązujący trochę do Al Pacino z Zapachu Kobiety, klasa. Podobno był nawet lepszy według jednej pani niż no, Al Pacino. Ładna pogoda, ludzi jest za dużo, wiadomo, klasyka, ale jest tu czysto. I nie ma... Mieliśmy bardzo dobry obiad w takiej wrocławskiej współczesnej restauracji. Tak, ona była wrocławska, ale była w Kołobrzegu. That's how it works. Zobaczmy sobie, co można zjeść w Kołobrzegu. Jaki piękny folklor tutaj mamy. W świetle czas zapowiedzieć nasz drugi film, czyli Martyrs, w cyklu Noc Horrorów z Ari Watching Closely.